Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Eureka. Audycja popularno-naukowa. Teraz wyruszamy, proszę Państwa, w kosmos, a powód to projektowany na 2024 rok start jedynej takiej misji Proba 3 Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA i to ze znaczącym udziałem Polski. Dlaczego jedynej takiej? Techniczne szczegóły odkryje w magazynie Eureka dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany inżynier Piotr Orlański. Witam Pana w radiowej jedynce. Dobry wieczór, Pani redaktor, dobry wieczór Państwu. Ta misja przypomina mi trochę slalom równoległy, jedną z konkurencji narciarskich, dwóch niezależnych zawodników poruszających się jednocześnie po dwóch różnych torach, a w kosmosie to będą dwa satelity. Z tą różnicą, że slalom to niskie temperatury, a proba będzie obserwować gorącą koronę słoneczną. Czy to dobre porównanie z tym slalomem? No nie do końca, bo w slalomie się ścigamy, a w probie 3 te dwa satelity mają współpracować. Razem wykonać określone obserwacje. Będąc na Ziemi, mamy czasami możliwość obserwowania zaćmienia Słońca i to jest doskonała okazja do obserwowania korony słonecznej. Okazja niedoskonała, bo trwająca kilka minut i zakłócona przez samo działanie atmosfery. Gdybyśmy to oglądali z kosmosu, to atmosfera już nam nie będzie przeszkadzać. Z jakiej wysokości nad Ziemią? To zaraz do tego dojdziemy, bo to jest bardzo, bardzo różnie będzie ten zespół dwóch satelitów latał w kosmosie, ale przede wszystkim w kosmosie mamy możliwość obserwacji korony słonecznej, czyli wygenerowania takiego sztucznego zaćmienia Słońca przez dłuższy okres. I tu wróćmy do misji. To będzie misja dwóch satelitów, które będą niepowiązane ze sobą żadnymi mechanicznymi elementami, ale będą oddalone od siebie o 140 metrów i będą w tej formacji starały się przez kilka godzin na orbicie, która trwa w sumie 20 godzin. Kilka godzin z tej orbity będzie spożytkowane na to, żeby satelity latały w ściśle określonej formacji. To znaczy jeden satelita zawierający taki duży dysk będzie leciał z przodu, będzie zasłaniał Słońce, a drugi satelita 140 metrów za nim będzie obserwował koronę słoneczną. Stworzą taki teleskop, taką rurę, tak? No taką rurę, ale z zaślepionym polem widzenia, jeśli chodzi o centralne pole. Będziemy obserwowali tylko to, co jest dookoła tego dysku, czyli rzeczywiście koronę słoneczną. Czyli taki obważanek. Tak, taki obważanek, który jest szalenie interesujący z punktu widzenia naukowego. Korona słoneczna ma temperaturę dużo, dużo wyższą niż samo Słońce. Powierzchnia Słońca to jest około 6000 kelwinów. Korona słoneczna to jest temperatura kilku milionów kelwinów. Są teorie, które opisują mechanizmy fizykochemiczne, które mogłyby wywołać takie wysokie temperatury, ale to wszystko trzeba jeszcze potwierdzić. A dodatkowo korona słoneczna to jest miejsce, gdzie powstaje wiatr słoneczny. Czyli ta część strumienia elektronów, protonów, które dociera do Ziemi w postaci wiatru słonecznego i w wielu przypadkach zakłóca łączność radiową. Te rozbłyski na Słońcu poprzez koronę słoneczną i wiatr słoneczny powodują bardzo duże zwiększenie promieniowania na Ziemi. Dlatego tak ważna jest obserwacja tej pogody kosmicznej. Pogoda kosmiczna to jest właśnie cały zespół obserwacji, które służą do tego, żeby ocenić, jaki strumień wysokoenergetycznych cząstek zmierza w danym momencie do Ziemi i jak to się może odbić na przykład na pracy satelitów na niskich orbitach Ziemi. To jeśli chodzi o same zjawisko, natomiast rzeczywiście misja pozwoli na około 6 godzin, raz na 20 godzin, obserwowanie tej korony bez żadnych zakłóceń. Czyli satelita w postaci dwóch takich elementów. To się nazywa formation flying. Czyli formacja będzie krążyć po orbicie. Bardzo eliptycznej orbicie rzędu 600 kilometrów nad Ziemią najniższej i 60 tysięcy kilometrów najdalszej. Najdalszej i to będzie okrążenie w ciągu 20 godzin. Mniej więcej w ciągu 20 godzin. To jest o tyle ciekawe, że te 600 kilometrów oznacza, że satelita będzie dwa razy w czasie orbity przechodził przez pasy Van Allena, czyli takie pasy, gdzie jest bardzo podwyższona radiacja
i w tym momencie oczywiście wszystkie instrumenty będą usypiane. Na tej części orbity, która jest dalsza, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów od Ziemi, będziemy mieli bardzo niezakłóconą, spokojną możliwość obserwacji korony. Tylko trzeba te satelity utrzymać oczywiście w tej formacji. Właśnie, a jak spowodować, żeby one rzeczywiście sprawnie działały? Czy to będzie możliwe, by sterować nimi z Ziemi? One się same będą naprowadzały, to znaczy sama misja ma w ogóle podwójny charakter. Proba to jest taki cykl satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej, które mają na celu przetestowanie pewnych technologicznych możliwości na przyszłość. I Proba 3 to już jest kolejna misja tej serii. Początkowo miała za zadanie po prostu sprawdzić, czy takie satelity są w stanie latać w tak precyzyjnej formacji w kosmosie, utrzymywane względem siebie w odległości stu kilkudziesięciu metrów z precyzją rzędu pojedynczych milimetrów. Czyli to jest większa precyzja niż przy slalomie równoległym, no, oczywiście, prawda? I dodatkowo, oczywiście one muszą automatycznie się naprowadzać. To znaczy mają bardzo rozbudowane systemy orientacji w przestrzeni, mają bardzo rozbudowane systemy sterowania w przestrzeni. Zarówno jeden, ten, który zawiera dysk, który zasłania Słońce, jak i drugi, który zawiera całą aparaturę pomiarową. I wzajemnie komunikując się będą za pomocą silniczków rakietowych i żyroskopów próbowały, no, zakładamy, że to się uda, będą się stabilizowały tak, żeby były w jednej linii, żeby były oddalone zawsze o tyle samo, żeby ich kątowe położenie było też precyzyjne, no i żeby ten jeden zasłaniał tarczę słoneczną i pozwalał na obserwację korony. Czyli urządzenia znajdujące się w jednym są swego rodzaju taką zasłoną, jak w oknie? Tam nie ma urządzeń, tam jest po prostu wielka tarcza. Aha. Około metra średnicy tarcza, która będzie stanowiła przysłonę i cały system elementów orientacji i zmiany położenia na orbicie, w przestrzeni. A ten drugi element to będzie to urządzenie badające. Ten drugi satelita jest cięższy. Pierwszy jest około 200 kilkudziesięciu kilogramów, drugi ma ponad 300 kilogramów. I tam na pokładzie jest po prostu zestaw instrumentów. I to jest drugi cel, który sobie ESA przed sobą postawiła. Pierwszy to jest przetestowanie, że raz na 20 godzin jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej formacji, bo ona się później tym rozbiega. Natomiast raz na 20 godzin trzeba w początkowej fazie tego kresu obserwacyjnego formację ustalić. Do szeregu. Tak. I przez kilka godzin obserwować. I to jest pierwszy element technologiczny tej misji. Drugi to są po prostu czysto naukowe obserwacje korony słonecznej. I gdzie tu są polskie urządzenia? No właśnie w tym drugim. Gdzie tu jest ten polski wkład? Tak, my jako Centrum Badań Kosmicznych jesteśmy najbardziej oczywiście zainteresowani nauką. Te zjawiska, które się zachodzą w koronie. Także uczestniczymy w budowie kompleksu spektrometrów, polarymetrów, które będą właśnie obserwowały tarczę słoneczną. Przede wszystkim będą obserwowały tarczę słoneczną w takich dwóch bardzo charakterystycznych pasmach. To jest w zasadzie część pasma widzialnego, to jest 500 kilkadziesiąt nanometrów. Jedno pasmo to jest pasmo żelaza i drugie pasmo to jest pasmo helu i deuteru. Pasmo sobie wyobrażamy jako taki kod kreskowy, powiedział pan, helu, żelaza. Każdy z tych atomów pobudzony emituje ściśle określoną, określony prążek promieniowania, określoną linię promieniowania. Czy to techniczny, technologiczny wyczyn zbudować kluczowe narzędzie badań naukowych? To są trudne instrumenty. My się specjalizujemy w kilku podsystemach. Po pierwsze robimy taką specjalną tarczę z filtrami, która pozwoli, żeby przyrządy patrzyły w ściśle określonym zakresie spektralnym. Właśnie, żeby można było te linie spektralne wydzielić z całego widma. I to jest pierwsza, mechaniczna taka tarcza obracająca się z filtrami. I druga część to jest komputer, który zasila i steruje wszystkimi urządzeniami naukowymi. Duża jednostka, zaawansowana, jeśli chodzi o możliwości i przede wszystkim odpowiedzialna, no bo ona musi sterować trzema instrumentami naukowymi. Mówimy proba, ale jak nad O dodamy kreseczkę, to będzie próba. Czy ta próba się uda? Planowano na 2024 rok i może
warto przypomnieć, że w 1974 roku wystartowała amerykańsko-niemiecka sonda Helios 1. To był taki początek ataku naukowców na Słońce, żeby je badać. Proba wystartuje 50 lat później. Ja jestem przekonany, że to się uda. Akurat Europejska Agencja Kosmiczna ma dość dużą praktykę i bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o manewry w kosmosie. No wystarczy przypomnieć sobie Rosettę. Dotarła do komety bardzo precyzyjnie. Misja ma trwać 2 lata. Takim ograniczeniem tej misji jest po prostu ilość paliwa. Nie będzie to paliwo plutonowe? Nie. To będą silniczki rakietowe. Czy ten oryginalny kosmiczny teleskop jest też taką informacją dla planowania przyszłych misji, że można tak budować przyrządy do obserwacji nie tylko Słońca, ale także odległych planet, bo pomysłów na teleskopy obserwujące ponad atmosferą ziemską kosmos jest sporo. Jest bardzo dużo i były również planowane, one nie doszły, przynajmniej jeszcze nie doszły do skutku. Były planowane takie misje, w których instrument składał się tak naprawdę z 2 części na 2 różnych satelitach umieszczonych. To szczególnie istotne jest przy pomiarach bardzo wysokich energii, gdzie te teleskopy powinny być długie. Czyli 150 metrów, taka podwójna długość stadionu piłkarskiego. No tak, i to oczywiście nie da się wystrzelić jako jednego instrumentu za pomocą jednej rakiety. Proba będzie wystrzelona za pomocą jednej rakiety, bo to jest rakieta hinduska. Tak się akurat złożyło. To tygrys teraz oczywiście kosmiczny kolejny, tak, prawda? Jeden z tygrysów kosmicznych. Techniczne szczegóły misji Proba 3 odkrywał gość magazynu Eureka, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowany inżynier Piotr Orleański. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor i zapraszam w kosmos. Eureka. Audycja popularno-naukowa. To wszystko w magazynie. Kolejna Eureka jutro po 19.30. Zapraszam, Dorota Truszczak. A dziś namawiam Państwa, by pozostać z nami, z radiową jedynką. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.